Zdjęcia z papieżem, z premierem Japonii, z cesarzem Japonii. Mówiła, czy ja się z panią Steinbach widziałam. No ja powiedziałam, że się nie widziałam. Ja się nie chcę z panią Steinbach widzieć, bo pani Steinbach też kolekcjonuje takie zdjęcie i potem pokazuje, że tu rozmawia z taką osobą, jeszcze na pewno będzie chciała podać rękę i się uśmiechnąć, a ja jestem pewna, że ja pani Steinbach do niczego nie przekonam. Tym bardziej, że ostatnie jej występy i wypowiedzi no, świadczą same za siebie. Choćbyśmy mieli przekonanie, że też nie wiem, to jest odpowiednie słowo, że zostanie za to ukarana w tym sensie, że rzeczywiście wypowiedzi polityków wobec jej ostatnich występów, a mianowicie obarczanie Polskę za to, że po to się zbroiliśmy, czy przygotowaliśmy do wojny z Czechami, żeby wygonić 15 milionów z Polski Niemców, no jest wypowiedzią albo, że no nie wiem, wywołaliśmy wojnę, żeby to zrobić, no jest wypowiedzią skandaliczną, nie do przyjęcia i ja przysłuchiwałam się wypowiedziom jej kolegów i koleżanek, które były wobec niej bardzo krytycznie, no ale żadnych konsekwencji. Ja powiedziałam, że ja czekam, proszę bardzo, no, czy ci panowie zrealizują te postulaty, że chodzi o wykluczenie pani Steinbach, ale mówię, że to mi nie wierzy, dlatego że za nią przemawia bardzo wielomilionowa rzesza wyborców. A to przekłada się również w konkretnych landach na konkretne rozwiązania dotyczące postulatów Związków Wypędzonych, o których państwu za chwilę powiem, bo też na ten temat pisałam do MSWiA i przytoczę państwu odpowiedź, jaką dostałam. Także niestety ten sukces ogłoszony przez rząd nie jest żadnym sukcesem, takie pyrrusowe, ale to jest smutne, że my no, dajemy się wpuścić w przysłowiowe maliny. Dlatego, że Muzeum Ludzie to jest dziecko pani Steinbach, to jest powołana fundacja, będzie to budowane za pieniądze podatników niemieckich, czyli trzeba zasygnować państwowe pieniądze, to są miliony euro, to są remonty budynków, które trzeba przystosować do tego, to są ludzie, którzy muszą tam zasiadać w Radzie i podejmować decyzje, także pani Steinbach ma swoich zastępców, którzy w Radzie są, uczestniczą w pracach, także oni mają to samo zdanie, więc nie miejmy złudzeń, że tam się coś zmieni, przynajmniej jakiś punkt widzenia. A co się z tym wiąże, drodzy państwo? Wiąże się z tym to, że musimy śledzić również, kto sprzyjał temu, żeby takie centrum było wybudowane. Przecież pani Helga Hirsch, która niedawno dostała medal, prawda? Dostała medal wdzięczności z inicjatywy Europejskiego Centrum Solidarności, którego przyznano 325 obcokrajowcom. Zresztą wręczał ten medal pan prezydent Komorowski. Ja nie mam nic przeciwko, pan prezydent może wręczać komu chce medal, tylko że jak państwo wejdziecie na stronę internetową, a polecam, naprawdę polecam, żeby przeczytać sobie życiorys pani Helgi Hirsch. Pani Helga Hirsch od takiej fascynacji małoskiej partii komunistycznej poprzez taką chwilową fascynację w latach, prawda, 80. tym, co się dzieje w Polsce, poprzez obecnie wspieranie pani Steinbach, no jakiś wycinek jej życiorysu, czy taki właściwie młodzieńczy wybryk można nazwać, został uhonorowany takim medalem. No ja, drodzy państwo, optowałabym za tym, żeby przy ocenie takiego polityka brać jakby całokształt jej pracy, bo nie może być tak, że na 5 minut jakaś fascynacja, prawda, młodej osoby i takie przeobrażenie się na kolejnych etapach jego życia, no ma być nagradzane takim medalem, dlatego że pani Helga Hirsch do niedawna była w takiej radzie, która wspierała centrum i wspiera Erika Steinbach, w związku z tym wspiera to, co jest w retoryce tego związku i to, co wiąże się z polityką czy sposobem myślenia tych osób. To jest taki przykład właśnie, jak my realizujemy politykę zagraniczną. Chciałabym również wspomnieć, iż takim dalej toczącym się problemem jest problem przyznawania odszkodowań Niemcom, którzy wyjechali z Polski. Drodzy państwo, jeszcze raz powtarzam, ja nie mam nic przeciwko osobom, które chciały polepszyć sobie życie. To każdy ma prawo, ale nie może być tak, że my, którzy zostaliśmy tutaj na dobre i złe, no jesteśmy, no przepraszam, no
cudzysłowie takimi frajerami, którzy wypłacają bonus tym, którzy tak raz zrzekli się obywatelstwa polskiego, dostali za to świadczenia wyrównawcze, to było dużo pieniędzy, a potem teraz wracają, właściwie po zachęcie, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, zachęceni tym, żeby sprawdzić swoje księgi wieczyste i w oparciu o prawo europejskie chcą z powrotem zwrotu lub ekwiwalentu, przyjeżdżają do Polski i z państwem niemieckim mają się rozliczyć na takiej zasadzie, że wy nam zwrócicie to, co kiedyś dostaliście, tylko a tutaj czekają na was miliony euro. I tak się dzieje, drodzy państwo, bo to się dzieje w ten sposób, że przyjeżdża taka osoba albo jest spadkobierca i nie dość, że dostaje zwrot całej nieruchomości, jeżeli można, to są dziesiątki hektarów, często dziesiątki hektarów lasów. W międzyczasie dysponuje tym, sprzedaje i tak dalej, nie zgłasza tego do sądu. Ale to są też nieruchomości, które jakby należały w pewnym momencie na przykład do Lasów Państwowych lub innych agencji, które to wprowadziły tam ludzi i w perspektywie wielu lat mówiły o możliwości wykupu tych nieruchomości. W związku z tym te osoby płaciły podatek za te nieruchomości, utrzymywały je jak własne, inwestowały, remontowały i w tym momencie przyjdzie im opuścić to, bo jest nakaz eksmisji. Jest nakaz eksmisji w coś, co na przykład państwa byłoby całe życie, w tym sensie, że czujecie się tego właścicielami i mało tego, wpłacacie którąś ratę i w tym momencie dowiadujecie się, że Lasy Państwowe czy jakaś agencja przegrała sprawę z spadkobiercą, nic państwo o tym nie wiecie. Dalej żyjecie w błogiej nieświadomości. Co innego jest, gdy no, ktoś bierze na siebie odpowiedzialność i informuje, tak? Ktoś, no ludzie nie inwestowali, bo na przykład wiedzą, że to nie jest ich, że do miasta płacą jakąś no, małą sumę, ale nie czują się, że to jest ich. A tam to było całe życie tych ludzi i następnych pokoleń, czyli już właściwie trzy pokolenia żyjące na tych ziemiach. Takim przypadkiem jest Warmia i Mazury, gdzie tym ludziom teraz proponuje się na przykład przejście do trzyizbowego mieszkania w dwie rodziny, tak? Ale kto im zwróci tą inwestycję? Jak powiadam, to było inwestowanie w regularne gospodarstwo. To było, to oni żyją w nieświadomości, że to wszystko będzie ich. I teraz jest taka sprawa, że jakby państwo zrzuca obowiązek niedopełnienia formalności, czyli nie wpisania do ksiąg wieczystych, nie zarejestrowania tego, jak mienie porzucone, nie działanie w imieniu tych ludzi, czyli strzeżenia aktualnego stanu prawnego, żeby mówić o zasiedzeniu. Nie ma takich kwestii. Jest oddanie tego, nakaz eksmisji i zrzucenie odpowiedzialności na wójta, burmistrza czy prezydenta, żeby przyznał lokale zastępcze. Okej, tylko drodzy państwo, te lokale zastępcze to jest nasz pieniądz. To my wszyscy z podatków musimy je wybudować, ale mało tego, my tej pani oprócz zwrotu mienia, które ona często, czy ta pani, czy ktoś inny, pani Trawna akurat, często jest tak, że to te nieruchomości są sprzedawane na pniu. To są miliony euro. One wyjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec i jeszcze sąd orzeka odszkodowanie. Pani Trawna akurat chciała milion złotych, gdzie najpierw jej to przyznano, a teraz dostała 300 parę tysięcy. Czyli oprócz tych dziesiątków hektarów i wywłaszczenia tych ludzi i wprowadzenia do lokali, których nie ma na dzień dzisiejszy, jeszcze dostała z naszych podatków kilkaset tysięcy złotych. Za co? Za to, że wyjechała. Zresztą tam, ja byłam na tych rozprawach, bo tam są świadkowie, którzy opowiadali, jak to wyglądało. Jak siedział nad jeziorkiem pan Trawny, mówił, że on nie chce wyjeżdżać. I ten sąsiad, który potem plombował te nieruchomości, mówi, to po co wyjeżdżasz? Nic się nie odezwał. Po prostu tak matka chciała, wyjechali i w tym momencie okazało się, że ona też mówiła, że nigdy nie chce, że ona tu nie chce wrócić, że ją to nie interesuje. Czyli tak, nie było zarządcy tej nieruchomości. Były w stanie, bo oczywiście wywozili co mogli, czyli w stanie w ogóle takim nie nadającym się do użytku potem, z wymontowanymi wieloma rzeczami. Tego, czego nie było, a teraz jest, czyli nikt nie chce zwrócić tym ludziom nakładów. I mało tego, nie były płacone podatki, nic. Nic z tą nieruchomością się nie działo. W związku z tym, no, w takich sprawach my interweniujemy, ale jesteśmy bezradni, dlatego że sąd jest niezawisły. I wiele spraw na przykład możemy pomagać pisać pisma osobom na przykład na Śląsku,
gdzie jest, o tym nawet prasa pisała, wiele powiązań rodzinnych, zwłaszcza też między mniejszością niemiecką, a osobami, które w tym, czasami można nazwać to, niektórzy tak nazywają procederze, występują, bo to czasem są koligacje wręcz rodzinne.